Cześć. W dzisiejszym odcinku jak poprawnie swapować bisa chciałem pokazać Wam umiejscowienie kompa, sterownika silnika. Rzecz niby trywialnie prosta, ale widać nie do końca taka prosta. W kilku samochodach widziałem te kompy montowane po prostu w takich miejscach, w takich pozycjach. Szkoda gadać. U jednego kolegi jak tylko dotknąłem okolice tutaj tego podwójnego przekaźnika, to już iskry poleciały. Dlatego zwrócę na to też uwagę. Jeżeli mamy taki silnik zamontowany, to bardzo ładne miejsce jest tutaj po lewej stronie. Dosłownie w miejscu, gdzie oryginalnie była chłodnica czy wentylator chłodnicy bisowej. Zwróćcie uwagę, że dokładnie ten kąt wisi właśnie na szpilce, na śrubie, dokładnie w miejscu, gdzie jest górne mocowanie wentylatora chłodnicy w bisie. Pasuje idealnie. Podwójny przekaźnik jest również zamontowany na oryginalnej szpilce, w oryginalnym miejscu, gdzie z kolei było mocowanie, teraz nie pamiętam, czy chłodnicy, czy tej ramy od chłodnicy oryginalnej od bisa. Z tyłu tam można zauważyć, idzie wężyk, to jest wężyk od zbiornika wyrównawczego. O zbiorniczku wyrównawczym mówiłem w poprzednim odcinku. Także tutaj śmiało można właśnie zamontować przekaźnik podwójny. Jeżeli jest, jak go nie ma, no to go nie ma. Map sensor również zamontowałem w tym miejscu kablowo i przyłączeniowo wszystko pasowało. Również dokładnie w tym miejscu wychodzą oryginalne przewody od rozrusznika, od alternatora, zapłon po stacyjce, czy powiedzmy plus po stacyjce. Tędy te przewody oryginalnie w bisie właśnie wychodzą, więc jest bardzo po drodze, bardzo nam na rękę, żeby wszystko sobie elektrycznie popodłączać właśnie w tym miejscu. Komputer. U mnie akurat zamontowany mam duży komputer z dwóch powodów. To jest ten komputer, jak ja to nazywam, Ecol. O, tu właśnie widać Ecol. To jest ten ekologiczny. To jest, co było w tych Punto nieco słabszych montowane. Zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, Ecole nie mają immobilizera. Akurat tutaj nie mam przeróbki, znaczy nie mam komputera, który bez immobilizera by chodził. Także no nie mam, to bym nie odpalił, to po pierwsze, a po drugie ten komputer miał nieco mniejszą moc niż te 75 koni, a z racji tego, że dokładnie tym silnikiem zmieliłem i uszkodziłem w rajdówce nie jedną skrzynię biegów, więc dlatego tu jest też zamontowany nieco słabszy komp, żeby tą skrzynię bisową jednak no oszczędzić. Będzie filmik jak najbardziej o skrzyni biegów, tam dużych modyfikacji nie ma, ale też warto o tym wspomnieć. Także dlatego jest taki, a nie inny komp. Również, żeby troszeczkę oszczędzić skrzynię biegów, to też tutaj na dolocie jest coś przerobione, ale o dolocie będzie w innym odcinku. Także komputer z tej strony się prezentuje w ten sposób, a teraz zobaczymy z dołu. To znowu prezentuje on się nam mniej więcej tak. Można sobie zobaczyć, tu jest taka szczelinka. O, i właśnie w tej szczelinie idzie wąż od zbiorniczka wyrównawczego. Co ciekawe, on tu jest zimny. W trakcie normalnej pracy silnika on jest zimny, także się nie ma co bać, że nie jest gorący. Sposób wykonania taki jak u mnie gwarantuje, że tu jest zimna woda, na pewno nie gorąca, także komputerowi nic na pewno nie będzie. O zbiorniczku wyrównawczym było mówione w poprzednim odcinku. Tutaj również, o, widzicie, bardzo ładne miejsce na przyłącze diagnostyczne do tego komputera. Także jeżeli chodzi o komputer, jego umiejscowienie, zamocowanie, to uważam też nie jest to jakaś wielka filozofia. Ja zrobiłem to w tym miejscu, polecam to miejsce, jest bezpieczne. Również jeżeli chcecie podmieniać kompa, zamontować go w innym miejscu, to jak najbardziej tutaj jest łatwy dostęp. Łatwo, szybko, prosto to można zrobić. Także
Tyle jeżeli chodzi o kompa i tutaj przyłącza w tym miejscu. Do zobaczenia w następnym odcinku.